Ten przepiękny utwór powstawał w bardzo szczytnym celu. Zawsze zastanawiam się, dlaczego wybór pada akurat na, na ten dany konkretny cel, bo w tym przypadku to pomoc Fundacji Ewy Błaszczych. Fundacja a kogo, było, tak? A kogo? Czy to było od początku wiadomo? Na pewno było wiadomo, że piosenka jak już wrócił do mnie ten tekst i zaczęłam pisać muzykę, ja wiedziałam, że to musi być specjalna piosenka. I żona gdzieś o charakterze charytatywnym. Mhm. Wybór fundacji nie był dla mnie trudny, ponieważ ja gdzieś wspieram fundację Ewy Błaszczyk co jakiś czas. I ja sama czuję się w pewnym sensie wybudzana w tym momencie, mhm. bo no, przez ostatnie 20 lat opowiadałam, że miałam problemy z głosem nie mogłam tak funkcjonować jak wcześniej. W jakimś sensie byłam, zastygłam od środka. I teraz, jak no wybudzam się, jestem w coraz lepszej formie, podejmuję coraz to więcej różnych inicjatyw, jadę na trasę ze swoim soloaktem. Właśnie nagrałam tę piosenkę. Zresztą cały czas działałam, cały czas coś robiłam, tylko jakby na pół gwizdka. A teraz czuję, że. Nabieram formy i to jest wspaniałe. Płynie energia, której nie miałam naprawdę za 25 lat. To spokojnie. Mhm. I, I to jest takie ożywcze, że dlatego kojarzy mi się z wybudzeniem. Zresztą to jest ciekawe, że w ogóle niektórzy moi fani dopatrują się ukrytego znaczenia w, w, w skrócie OCNS. Ktoś na przykład przysłał mi słowo obecność. Gdzie dużymi literami mhm. wytłu wytłuścił OCNS. To jest takie ważne, żeby być obecnym, tak? Być tu i teraz, jakby być w kontakcie ze sobą. W każdym razie działalność Ewy Błaszczyk jest dla mnie niesamowita. Teraz ostatnio właśnie była otwarta klinika Budzik dla Dorosłych w Warszawie przy Szpitalu Brudnowskim. To są niezwykłe inicjatywy. Wcześniej była klinika dla dzieci. I. Tak jak powiedział jeden z pacjentów tej kliniki, że nawet chociażby miało się kilka, tylko kilka osób wybudzić, to jest i tak warto działać, żeby te osoby mogły żyć, cieszyć się życiem. On tak, tak pięknie powiedział, że to było niezwykle wzruszające na tym filmiku fundacji na ich stronie. I tak, ja myślę, że Ewa Błaszczyk wskutek no, trudnych doświadczeń swoich osobistych. Przekuła to, przykuła te doświadczenia w coś pięknego, w pomoc innym ludziom I, i wcześniej, mam takie wrażenie, że wcześniej nie mówiło się nic o, o ludziach, które, którzy zapadli w śpiączki albo w ogóle ludzi, którzy potrzebują konkretnej rehabilitacji neurologicznej i ona uczyniła ten temat bardzo nośnym i, i jest zdesperowana, zdeterminowana żeby działać w tym kierunku. To jest, to jest piękne, cieszę się, to jest dla mnie zaszczyt i dla moich kolegów jest to zaszczyt, że możemy swoją muzyczną cegiełkę dołożyć tutaj do, 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 do fundacji.